Mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Myślę, że te słowa z Psalmu 14 bardzo wielu ludzi ma wręcz wypisane jako dewizę życiową. Może to się wydawać dziwne, ponieważ żyjemy w XXI wieku, gdzie nauka, również jeśli chodzi o filozofię, o teologię, osiągnęła już tak wiele, że sama próba negowania, nie tylko istnienia Boga, ale działania Boga w naszym życiu i tego, że bez Boga człowiek praktycznie nie istnieje, że życie człowieka nie ma sensu bez Boga, wydaje się jakimś zabobonem. Niemniej jednak wielu ludzi tym zabobonem niestety żyje, myśląc, że wtedy, gdy postanowią sobie, czy powiedzą sobie, że nie ma Boga, jeśli wyrzucą Boga ze swojego serca, ze swojego umysłu, jeśli będą żyli tak, jak wydaje im się, że chcą, co jest kłamstwem, ponieważ wtedy, kiedy człowiek nie ma tego prawdziwego Boga, tego jedynego prawdziwego Boga, który opiekuje się nim, kieruje, który naprowadza, jeśli trzeba też koryguje, no to wtedy człowiek zawsze ma jakiegoś innego Boga. Staje się po prostu niewolnikiem byle czego. I wtedy życie rzeczywiście, można by powiedzieć, wygląda byle jak. Ale jednak sporo ludzi chce pokazać swoją oryginalność, negując to, co jest tak bardzo oczywiste, a więc fakt, że to Bóg jest naszym Stwórcą, to Bóg powołuje nas do istnienia, że to Bóg jest naszym Odkupicielem, że to Bóg jest naszym Zbawicielem. Negując Boga, negujemy siebie samych. Skazuje siebie na nieistnienie praktycznie. Jedyną rzeczywistością, a więc tym, co realne i prawdziwe, tak naprawdę jest tylko Bóg i to, co od Boga pochodzi. Ponieważ Bóg jest nieprzemijalny, Bóg jest stały i to, co od Boga pochodzi, też jest nieprzemijalne i jest stałe. Wszystko inne jest nieprawdziwe. Nierzeczywiste, ponieważ jest przemijalne i tak naprawdę przecież wiemy, że to, co dziś, to, co teraz widzimy, co przeżywamy, dobrze wiemy, że za chwilę już tego nie ma. Już przeminęło i nie wróci. Może wrócić coś podobnego, ale na pewno nie to samo. Owszem, ktoś może powiedzieć, że na przykład ludzie żyją nawet 100 lat. No ale powiedz to tym, którzy są już na cmentarzu, że są, że istnieją. Gdy robi się ekshumację, to raczej wyciąga się z grobu kilka kostek, które jeszcze się nie rozłożyły i niewiele więcej. Jak to się ma do tego naszego wyobrażenia, czy nawet do tych naszych wspomnień, do tego, jak pamiętamy taką osobę. Osobę uśmiechniętą, pełną życia, poruszającą się. No niestety, to, co widzą nasze zmysły, jest przemijalne, a więc nie jest realne i nie jest rzeczywiste. Zresztą nie trzeba iść na cmentarz. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć w lusterko i może sięgnąć do albumu po zdjęcie sprzed kilku lat. Sami zdamy sobie wtedy sprawę, że choćby człowiek tupał nogami, choćby nie wiadomo jakich botoksów używał, czy nie wiadomo czego, to jednak dostrzec nawet naszymi zmysłami tę przemijalność, a więc tę nierzeczywistość, nieprawdziwość, jest bardzo łatwo. Dlatego ludzie, którzy odrzucają Boga, tak naprawdę skazują samych siebie na nieistnienie. Wchodzą na tę ścieżkę przemijania i zanikania, znikania. To można nazwać takim odchodzeniem, tym znikaniem. Doświadczamy tego, gdy zauważamy zmarszczki na naszym ciele, gdy zaczyna nam brakować siły, a moment śmierci dla tych ludzi jest po prostu końcem wszystkiego. Bo przecież wiemy, że nie tylko do trumny nic się nie zmieści, choćbyśmy nie wiadomo co włożyli, ale nawet człowiek już sam siebie nie może nawet zanieść czy zajść na cmentarz. Inni zawsze nas zanoszą. Natomiast człowiek, który jest wierzący, a więc człowiek, który ma Boga w sercu, który choć nie jest może idealnym, ale jednak uznaje to, że Bóg jest jego Stwórcą, że Bóg jest jego Odkupicielem, że to Bóg wykupił go z mocy zła, grzechu, śmierci, z mocy tej przemijalności, że to Bóg jest jego Zbawicielem. Taki człowiek wie, że choć po ludzku też doświadcza tego przemijania, ale właśnie przemija to, co jest nieprawdziwe, to, co jest przelotne, tymczasowe. A jednocześnie, choć się starzeje, to jednak ta perspektywa śmierci nie jest dla niego końcem wszystkiego, ale właśnie dlatego, że to Bóg jest tym punktem odniesienia. Śmierć jest początkiem nowego, prawdziwego życia. Tego życia, które nie przemija, tego życia już w pełni. Bo w wieczności zawsze jest tu i teraz. Nie ma tego, co było, nie ma tego, co będzie. Czas stworzony jest dla nas i też jest przemijalny. To zresztą widzimy wtedy, gdy spoglądamy na zegarek. Człowiek wierzący natomiast wie, że to, co tutaj na ziemi, przemija, więc nawet jeśli coś straci, jeśli dozna jakiejś porażki, to i tak przeżywa to spokojniej. Bo wie, że i tak nic ze sobą nie weźmie do wieczności, nic z tego, co jest przemijalnym. Natomiast weźmiemy ze sobą jedynie to, co nie przemija, więc to, co od Boga przyjęliśmy. A tak naprawdę, to gdyby człowiek miał tę zdrową ambicję, aby osiągnąć rzeczywiście to, czego pragnie, tak w głębi swojej duszy, gdyby miał odwagę tam zajrzeć, zapytać się, czego pragniesz, to wtedy zrobiłby wszystko, aby w jego życiu był tylko Bóg. Wszystko inne oddałby jak ten człowiek za tę drogocenną perłę w przypowieści ewangelicznej. Człowiek wierzący odchodzi, tak, ale odchodzi od tego, co nieprawdziwe, od tego, co przemijalne, staje się coraz pełniej człowiekiem, tak aby w momencie śmierci doświadczyć nie zniknięcia, nie całkowitego odejścia, wręcz przeciwnie, doświadczyć całkowitego zniknięcia tego, co nieprawdziwe i jednocześnie doświadczyć pełni tego, co prawdziwe i nieprzemijalne, a więc Boga samego. Dlatego zadbaj o obecność Boga w twoich myślach, w twoich planach, w twoich emocjach, w twoich uczuciach, oczekiwaniach. Zadbaj o tę obecność Boga w twoim sercu, w twoich działaniach, krótko mówiąc, w całym twoim życiu, w sukcesach i porażkach, w tym, co radosne i smutne, w tym, co się udało i w tym, co wydaje się tak trudne, że niemożliwe się wydaje nawet. Bo i tak wszystko inne oprócz Boga, wszystko inne przeminie. Ileż to chorych ambicji, sfrustrowanych oczekiwań, z różnego rodzaju zranień, zawiści, zazdrości nosimy, aż w końcu zostaniemy z niczym. Bo w momencie śmierci tak, to wszystko przeminie, tyle że w ciągu życia zajmowało miejsce temu, co prawdziwe i rzeczywiste, temu, co od Boga pochodzi. Czyli miłosierdziu, przebaczeniu, bezinteresowności, tej ofiarności pomimo trudności, cierpieniu zjednoczonym z Chrystusem. Nie zajmuj Bogu miejsca byle czym. Zajmij Bogiem całą przestrzeń twojego życia. Dlatego trzeba po raz kolejny powtórzyć, ci, którzy nie mają Boga w sercu, ci, którzy go odrzucają, są po prostu głupi, tak jak to mówi psalmista. Bo idą przez całe życie od pustki do pustki, odbijając się od jednej ściany i od drugiej, czyli od jednej rzeczy przemijalnej do innej rzeczy przemijalnej, desperacko próbując cokolwiek uchwycić. Niestety idą tak aż do tej pełnej, kompletnej pustki, czyli potępienia w piekle. A ty Ty dokąd idziesz? Zanikasz, odchodzisz. Czy stajesz się coraz bardziej prawdziwym, nieprzemijalnym? Nie zapomnij, tyle Ciebie jest prawdziwym, ile Boga w to.